Szczęść Boże kochani. Witajcie na kanale YouTube Michelangelo Dusze Czyśćcowe. Zapraszam serdecznie wszystkich na nowy odcinek. Nie zapominaj udostępniać swoim znajomym tego odcinka oraz subskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę. Pamiętaj, że możesz wspomagać nas na Patronite dla patronów cenne nagrody przygotowane. A teraz zaczynamy. Święty Hieronim piętnuje próżność tych, którzy pragną dla swych zmarłych wielkich uroczystości pogrzebowych, podczas gdy to modlitwa pokornego przeniknie obłoki. Syr 35, 17, pewien możny człowiek z Wenecji wysłał któregoś dnia ojcu Monterfan Teatynowi znaczną sumę w złotych monetach, aby ten odprawił nabożeństwo za zmarłych z jego rodziny. Zakonnik uczynił to bardzo godnie. Człowiek ten uznał jednak, że nabożeństwo nie było wystarczająco podniosłe i uroczyste, i wysłał służącego, aby przekazał zakonnikowi skargę na zbyt wielką prostotę tych modlitw. Zakonnik zobaczył, że ma do czynienia z człowiekiem, który bardziej troszczy się o pozory niż o głębszą rzeczywistość, i zastanawiał się, w jaki sposób mógłby przywieść go ku prawdziwszym uczuciom i pobożniejszemu zachowaniu. Poprosił zatem służącego, aby przeszedł za nim do sąsiedniego pokoju. Wziął złoto, które otrzymał od jego pana, i położył na jednej szali wagi. Później napisał na małym papierku De Profundis i położył na drugiej szali wagi. Cud. Uniosła się szala ze złotem. Dwa razy powtarzali doświadczenie i dwukrotnie dało taki sam wynik. Służący, przejęty strachem, zrobił znak krzyża i pobiegł opowiedzieć o cudzie swemu panu, który wielce się zdumiał. I błogostawił Bogu, że pozwolił mu poznać, iż najmniejsza modlitwa jest warta więcej niż wszystkie skarby świata. A na pamiątkę polecił przedstawić ten cud na wspaniałym obrazie. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Nie zapominaj o modlitwie dzisiejszej za zmarłych oraz pamiętaj o subskrypcji kanału i zostaw łapkę w górę. Pamiętaj, że możesz wspomagać nas na Patronite oraz udostępniaj, kochany, widzu ten odcinek swoim znajomym. Amen.